Dzień dobry, dzień dobry. Tęskniliście? Mam nadzieję, że tęskniliście. Wróciłem przynajmniej na chwilę na YouTube'a. Witam was w USS 2.0, gdzie nauczymy się buildu przeciwko Terranowi i przeciwko Protossowi, który pomógł mi zdobyć z powrotem jakieś 300 MMR-u mniej więcej, bo mówiłem, że gram tak buildy z głowy. I w końcu Malcolm podrzucił mi ten build, ładnie, pięknie, próbowałem go dobrze grać i udało mi się wygrywać z masterami i tak dalej. Ogólnie znalazłem build, który powrócił mnie na Mastera 3, na tą niższą część. Ale Master 3 jest po raz kolejny, bardzo fajnie. Dlaczego ja mam tutaj jakąś dziwną twarz? Ja się zastanawiam bardzo, bardzo mocno i nie do końca pamiętam, jakim cudem się to tutaj znalazło. Ale dobrze, nieważne. Proszę państwa, lecimy z tym, ale zanim zaczniemy, to dwa słowa od naszego sponsora, raczej partnera. Ale dziś piękna pogoda. No coś pięknego. Trzeba polatać. Gdzie on jest? Dobrze. Dawać go. Odpalony. Pięknie. Dobra, dawaj. Leć. Wsio, leć. No. No leć. No w górę. Czas na zakupy. Dobra, szukamy. Trzeba kupić coś lepszego. China drones. Nie. Bezpiecznie. Tak więc, proszę państwa, jeżeli szukacie czegoś fajnego, zapraszam na Allegro. Link podany na dole. Czy to może być komunia dla chrześniaka, czy może zabawka dla was. Zapraszamy, żebyście zapoznali się z ofertą i kliknęli w link. I skoro już jesteśmy, to zaczynamy. Słuchajcie, build jest cheese'em, jest all-inem. Jak on nie wyjdzie, to może być potem troszeczkę ciężko, bo gracie na małe ilości harvesterów. Sytuacja wygląda tak. Robimy dużo roachy, robimy dużo lingów, wpadamy do bazy, zanim on się będzie mógł przygotować do obrony i lejemy go bez problemu. Jak to powinno wyglądać? Zwiększmy trochę prędkość. Normalnie przy 13 dronkach robimy sobie overlorda. To nie powinno nikogo dziwić. Potem przy 17 dronach stawiamy ekstraktor. Następnie dorzucamy sobie jeszcze jedną dronę. Co to za dziwna twarz? Jeszcze jedną dronkę i kiedy będziemy mieli 200 minerałów, stawiamy sobie spawning pool. Niestety ja tutaj troszeczkę się spóźniłem. 30 minerałów, jak widzicie, było więcej niż powinno być, ale spokojnie, na tym poziomie błędy takie minimalne. To jest normalna rzecz. I znowu przy 17 stawiamy ekspansję, prawda? Ja tutaj ciut za wcześnie chciałem wysłać, dopiero jak będzie 200 minerałów, mniej więcej wysyła się tą dronę. I wtedy drona jak pojedzie, pamiętajcie o tym, żeby od razu dać jednostki do gazu, kiedy drona pojedzie, dojedzie mniej więcej pi razy drzwi na czas, 300, to powinno być expa, Emil się spóźnił z expą, znowu 50 minerałów się spóźniłem, to niedobrze. No i teraz spokojnie, i w tym momencie jeszcze powinienem dorzucić sobie ładnie, pięknie dronki, idziemy do ich 19, jeśli się nie mylę. Więc kolejne dwie drony jeszcze poleciały. Przeciwnik dorzucił nam pierwszego Reapera, będzie stawiał ekspansję. Więc bardzo standardowe otwarcie ekonomiczne. Expo już czeka. No i dobrze. I co robimy? Jak tylko skończy nam się robić spawning pool, będziemy mieć setkę gazu, od razu robimy speed na lingach. Zaraz potem robimy jedną parę lingów, czyli dwa lingi będą w drodze. I dopiero po tym wszystkim dorzucamy sobie Queena.
te linki mają być po to, żeby uniemożliwić skautowanie zwykłą SCV-ką lub coś w tym stylu, bo jeżeli przeciwnik nie będzie wiedział, co się dzieje, to będzie szczęśliwy. Queen jest i po tym Queen, jak tylko będzie 150 minerałów, będziemy stawiali sobie Roach Warren. Jak widzicie, mamy 22 punkty zaopatrzenia do 22, jesteśmy tutaj wymaksowani. A, dorzucony Roach Warren. No i co teraz robimy? Teraz dorzucamy sobie dwa Overlordy. Jak tylko będą minerały, dostawiamy sobie Overlordy. Linki już wybiegły. Pamiętajcie, bardzo ważne jest, żeby gdzieś tutaj z przodu Overlord czekał do skautowania. Czy on w ogóle go widzi? Widzi go. No mógłby się trochę ustawić bardziej u góry. Nie rusza się, to fajnie. Gdyby ruszył do skautowania, jakby tylko wyjechał stąd, to ja tymi dwoma lingami, które czekają z boku, bym ładnie, pięknie wbił się mu do bazy. Queen nam wyskoczył, od razu daliśmy larwy. Przerzucam Queena na górną ekspansję, tak się wyrażę, żeby stąd szybciej jednostki wybiegały. I jak kończy nam się robić Roach Warren, to co będziemy mieli? Będziemy mieli piątkę Roachy gotowych i dorzucam do tego jeszcze dwójkę, czyli łącznie siódemka powinna mniej więcej być. Siedem Roach powinniśmy zrobić. U mnie to się czasami waha w zależności od tego, czy będę o tym pamiętał, czy o tym nie będę pamiętał. Speed już się skończył robić, siódemka Roachy jest i od tego momentu, co robimy, pompujemy lingi. Link za lingiem i lingiem popędza teraz powinno być. Wszystko idzie prosto pod bazę przeciwnika. No cóż, ten za bardzo nie zeskautował. Mamy dwa lingusie i teraz widziałem, że wybiegł Reaper, więc lingusie wpadają do środka. Też on tutaj nic wielkiego nie będą w stanie raczej zrobić. Z tego co pamiętam. I tworzymy dwójkę cudownych Ravagers. Przynajmniej dwójka jest tu potrzebna. Jeden to będzie ciut za mało. Ja chyba się machnąłem i zrobiłem tylko jednego. Za mało gazu miałem. Troszeczkę build może nie idealnie w timing w 100%. No i dobra. Trzeba spróbować coś teraz zrobić. Atakujemy od razu. No przeciwnik dobrze się nawet tutaj zestawił. Fajnie ustawiony jest bunker. Wybrałem replay, który miałem troszeczkę więcej problemów. Gdzieś tam bajle z nadzieją, że uda się trafić przeciwnika. No i ten bunker się jeszcze cały czas trzyma. No cóż, Ravagers jest przydatny. Fajnie byłoby, gdybym nim uciekł. Nie udało się jednak. Czekamy na kolejną porcję lingów i jeszcze raz atakujemy. On ściąga swoje jednostki. Zaczyna tracić te harwestery. Bunker, zauważmy, jeszcze nie jest gotowy i jest teraz Ravagers. No i właśnie, i o to chodzi, żeby zabić Marinesy jak najszybciej. Im mniej Marinesów wskoczy do środka, tym będzie lepiej. Bunker, bo skończy robić linki, przybiegają. Pamiętajcie o tej ciągłej produkcji lingów. Tu musicie dodawać larwy i cały czas linki produkować. Bunker zniszczony, przeciwnik próbuje wbić się do środka. No nie bardzo mu to wychodzi. To jest bardzo ważna rzecz. Wasze jakiś Roach Ravager musi przeżyć, bo jeżeli on zacznie się tutaj zastawiać, bronić, samymi lingami się nie przebijecie. Jest wgryzienie do środeczka, ładnie, pięknie, w środeczku już jesteśmy w tej chwili. No i co tutaj robimy? No wpadamy, żeby go zagryźć. I teraz oczywiście wybieramy sobie jakiś cel. Lingi oczywiście mogą się zająć SCV-kami. Jeżeli widzimy, że w Techlabie będzie na przykład Starport i Techlab stream szaleje przy Starporcie, no to to niszczymy, bo wiadomo, że będzie Banshee robione i mamy tak zwane wygranko. Best map, ale to mapa jest w dużej części bez znaczenia. I mamy 1 do 0 dla Emila. To było przeciwko Terranowi, a teraz zobaczmy, co będzie przeciwko Protossowi.
No dobrze, lecimy teraz przeciwko Protossowi, jak tam zerknęliście, co ciekawego Allegro ma do was przygotowanego. W międzyczasie, kiedy mieliście tą krótką przerwę. Po stronie lewej jest Emil, po stronie prawej jest Vincent. Gramy po raz kolejny to samo, czyli przy 17 punktach zaopatrzenia, przy 17 dronkach stawiamy sobie Gejzer. Oczywiście przy 13 robimy wpierw Overlorda, ale to jest tak bardzo, bardzo, bardzo podstawowe. O tym powinien każdy zerk pamiętać, że przy 13 dronach stawia się Overlorda. To jest taka podstawa podstawy, żeby o tym pamiętać. A przeciwnik, zobaczmy, jak będzie się tutaj zaczynał. One Gate Expand najprawdopodobniej, czyli maksymalny standard, który w większości powinniśmy zobaczyć. Jest więc nasz ten gaz, ja troszeczkę sobie tutaj przyspieszę, już do całej reszty. Przy 200 minerałach oczywiście stawiamy sobie, o, pulik. Znowu troszeczkę mogłem wcześniej dronkę ściągnąć, 2-3 sekundy, urwać tutaj, urwać tam i nagle wychodzi 10 sekund wcześniej atak. I szybciutko do gazu. Oczywiście, co zrobić, jeżeli przeciwnik nam blokuje expę? Możemy mieć odrobinę szczęścia i nie pozwolić na to, bo zrobi tak jak teraz. Jeżeli nam zablokuje ekspansję pylonem, albo ogólnie widzicie tutaj probę, najnormalniej na świecie wysyłajcie od razu do trzeciej bazy, żeby tam postawić ekspansję. To nie jest dla was żaden problem. Nawet może być troszeczkę lepiej, bo będzie ciut bezpieczniej, gdyż bezpieczniej, szybciej jednostki się dostaną. No i spawning pool jest gotowy. Na co teraz czekamy? Oczywiście czekamy w tej chwili na zakończenie tego cholerstwa. Mamy 100 gazu, prawie jest i speed powinien być. Emil źle to zrobił, zrobiłem wpierw Queena, wpierw powinien być speed. No to dobra, pokażemy troszeczkę build, jak nie do końca wyszło tak jak powinno to mniej więcej wyjść. I jest Roach Warren. A, pokażemy build bez speeda najwidoczniej. No to będzie dosyć ciekawe. Zapomniałem speeda tutaj. No to dobrze, słuchajcie, pokażę wam build, jak się popełnia błędy. Każdy popełnia te błędy i to jest normalna rzecz. Ja się dopiero uczyłem tego buildu. Tak szukałem, szukałem, kurczę, no po prostu nie mogłem znaleźć dobrego. I zobaczcie, co to oznacza, kiedy nie ma speedu na lingach. Cały czas bezspeedowo. Za to same roach'e. Ale zobaczcie, nawet wtedy ten build potrafi działać. Ale powinien być tutaj oczywiście speed od razu, kiedy kończy się robić spawning pool. Też lingów jedynie pojedynczych nie dorzuciłem. Błędy natury. I tak to leci. No, dobra. Roach Warren kończy się robić. Czas na trochę lingów, trochę roach. I pamiętacie o tym, jak mówiłem, że bardzo fajnie jest mieć przynajmniej jedną, dwa lingi. Po co? Po to, żeby przeciwnik tutaj nie mógł zeskautować tą probą, żeby nie mógł wjechać, żeby już go przeganiać. Znaczy tak zbyt dużo nie zauważył, nie reaguje w żaden dziwny sposób. Obaj jesteśmy na... mamy mastera w obwódce, w ramce, prawda? Dobrze, trójka roachy jest, kolejne się pojawiają, mamy już czwórkę i tak to powoli idzie, a zauważcie, że build całkowicie jest nie tak jak trzeba z kolejnością. To jest normalna rzecz, będziecie popełniali błędy i się tym nie przejmujcie. Zanim nauczycie się buildu, trochę czasu to potrwa, więc spokojnie grajcie. Niech będzie, że specjalnie pokazałem wam tutaj build, gdzie nie do końca mi kolejność wyszła jak trzeba. Ważne, że ten pierwszy był idealny, prawie. Pojedynczy Ravager, on dalej nie wie, co się dzieje. No i dobrze, jest Shield Battery, jest Zelot, jest tego wszystkiego Adeptka. Co robimy dalej? Nic, po prostu my się będziemy grzecznie wbijali do niego do bazy. Speed na lingach zaraz będzie gotowy, ale jak już widzicie, ogólnie wszystko troszeczkę później tutaj leci. Aha, dobra, lingi już są. Dlaczego był potrzebny tam ten pojedynczy Ravager? Za chwileczkę zobaczycie, dlaczego był potrzebny, żeby rzucić Baila. Oczywiście nie w tym momencie, tylko chwilę później, kiedy będzie rzucona... rzucony Force Field. Właśnie teraz. I rozwalamy Force Fielda, wbijamy się do środka. Co ciekawe, roachy nie mogą przejść, bo są zbyt grube. Dietka, dietka, ale lingi jak najbardziej mogą się przedostawać. No i teraz jakiś cel oczywiście trzeba tutaj sobie wybrać, żeby przejść któregoś z gate'ów. Poleciały Baile, żeby to szybciej rozwalić i będziemy wbijali się do środka. 16 lingów, 18 lingów. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas lingi robić. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas dodawać larwy, bo ja na przykład tutaj już miałem dwa injecty, których nie wykorzystałem. Błędy to jest normalna rzecz, jak uczycie się buildu. Oglądajcie potem replaye, wyciągajcie wnioski, zobaczcie, co źle zrobiliście. Tak jak ja w tym momencie oglądając ten replay, tłumacząc wam, gdzie ja oczywiście popełniłem jakieś ładne, piękne błędy. No dobrze, i po raz kolejny wbijam się do środka. Lingi już są, powinny być o wiele wcześniej oczywiście. Jest GG i jest moja wygrana.
W jaki sposób bronić ten build? Powiem wam tyle, jeżeli przeciwnik nie zacznie od Stargate'u, to może być ciężko. Nawet jednak jeżeli zobaczycie Voida, który gdzieś tam będzie was przypiekał, albo Oracle, to dzięki temu, że wysyłacie i produkujecie cały czas lingi, możecie wbić się do środka, no nie powiedziałbym, że bez jakichkolwiek problemów, ale możecie się wbić do środka i zagryźć mu te eko, nawet jeżeli Void będzie piekł i piekł i piekł i piekł. No i dobra, i to by było na tyle. Proszę Państwa, zastanawiacie się, gdzie są materiały na YouTubie, gdzie są streamy ze StarCrafta. To wszystko wróci, jak tylko studio będzie gotowe, a studio już jest coraz bliżej, meble zaczynają już zjeżdżać. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim, no i przy okazji pamiętajcie, żeby zerknąć, co tam Allegro ma dobrego dla Was.